Cześć, witam was bardzo serdecznie. Od wielu, wielu miesięcy ja zadaję sobie pytanie, wy z pewnością też zadajecie sobie to samo pytanie. Jak to jest, że za naszą wschodnią granicą są takie braki kadrowe, że oni nie mogą, z tego co nawet ostatnio generał Skrzypczak mówił, że oni nie mogą postępów robić, bo oni nie mają kim, oni nie mają ludzi. Jak ja sobie pomyślę, że za naszą wschodnią granicą brakuje ludzi, czyli brakuje mężczyzn, najczęściej to młodych mężczyzn za na pewno tak 20-40 lat, a później na polskich drogach. W galeriach handlowych w Polsce Polacy widują miliony młodych mężczyzn, młodych Ukraińców. Światełko się zapala, lampka się zapala czerwona, i zadajemy sobie pytanie ponownie, jak to jest, że właśnie mieliśmy grupę na przykład 14-14 młodych mężczyzn pełnoletnich, a za chwilę słyszymy gdzieś nam w telewizji, że oni mają braki kadrowe. No to ja pierwsze, o czym pomyślę, to jest to, dlaczego Polska ich po prostu nie deportuje. Dlaczego ich po prostu nie deportuje natychmiast? Natychmiast deportować, żeby oni bronili swojej ojczyzny. Wszak przecież powinni bronić swojej ojczyzny, a nie uciekać. Ale oni tutaj cały czas są. Już jest ile? 18-19 miesięcy, zaraz będzie już no, dwa lata, już prawie, a oni, mi się wydaje, że ich przybywa, a my nic z tym nie robimy. Tamci mają braki, przegrywają. U nas jest coraz więcej. O co tutaj chodzi? Dlaczego oni nie bronią swojej ojczyzny? Tylko chodzą najczęściej pod wpływem jakichś no, trunków wyskokowych, wysokoprocentowych, więc oni powinni okazać sercem, powinni się spakować, jeśli nie chcą, żeby ich spakowano, i wyjechać do swojej kochanej ojczyzny i po prostu bronić swojej ojczyzny. Jako mężczyźni wysłać kobiety gdzieś w bezpieczne miejsce i jako mężczyźni powinni dać przykład, jak bronić swojej ojczyzny. Bo Ukraina ma bardzo dużo ludności, ma bardzo dużo młodych mężczyzn. Tylko, że tych mężczyzn tam nie ma, bo oni wszyscy pouciekali. Ale ja się nie dziwię, bo wystarczy iść do jakiegokolwiek w Polsce parku, zwykłego parku miejskiego. No i widać, kurczę widać, wystarczy przejść się wieczorami, no widać, 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 a przede wszystkim słychać. Widać to jeszcze nic, ale słychać. No i moi drodzy, zaczyna się, no przynajmniej zaczyna się dziać w mediach. A jeśli media o tym piszą, no to niekoniecznie musi być tak, jak piszą, bo mogą tylko pisać, a tak naprawdę nic z tego nie będzie i znają życie, to nic z tego nie będzie, bo jeśli nie będzie konkretnych informacji, to nic z tego nie będzie. To jest tylko taka paplanina, gadanina i nic z tego nie będzie. Polska zaczęła wydawać Ukrainie jej obywateli, którzy trudnią się przemytem ludzi. już pierwszy haczyk: którzy trudnią się przemytem ludzi. Czyli tych młodych jednak nie. Tylko tych, którzy przemycają, a tych zwykłych tutaj jednak nie. No brawo. Polska i inne państwa Unii Europejskiej mogą zalać ukraińskie wnioski o ekstradycję mężczyzn, którzy dzięki łapówkom wyjechali z kraju. Niektórych Ukraińców Polska już przekazuje służbom nad nieprem. O właśnie, bo tam w tym państwie jest bardzo duża, jest gigantyczna korupcja, i tam można było sobie po prostu kupić. No tak, kiedyś Polacy jeździli tam, żeby prawko kupić, oni sobie po prostu kupowali jakieś tam, że jest chory, że jest niepełnosprawny, że coś go tam boli i tak dalej, żeby po prostu uciec. No i teraz oni się biorą za tych, którzy uciekli. Ale są też tacy, którzy tutaj od wielu, wielu lat są. Lub którzy wyjechali, zanim oni jeszcze się połapali i chcieli ich tam zatrzymać. Więc, jeśli już wydalacie, to wydalajcie wszystkich jak leci. Przewodniczący rządzącej frakcji, sługa narodu, o sługa narodu, jakiś tam Dawid Arachamia, zasugerował ostatnio, że ukraińskie organy ścigania będą domagać się ekstradycji mężczyzn w wieku poborowym którzy nielegalnie opuścili Ukrainę, uciekając przed mobilizacją. Na polecenie prezydenta Załońskiego zweryfikowane mają zostać wszystkie orzeczenia o niezdolności do służby wydane przez Wojskowe Komisje Lekarskie po 24 lutego 2022 roku. Władze w Kijowie mówią, że nawet kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn w wieku poborowym za łapówkę w wysokości od 3 do 15 tysięcy dolarów, mogło otrzymać fałszywe orzeczenia. Ja powiem inaczej. Jeśli każdego dnia polsko-ukraińskie przejścia graniczne przekracza chyba z tego, co mi wiadomo, no to chyba jakieś tam coś koło 30 tysięcy osób, to z pewnością 15 tysięcy no tak średnio, to, to mężczyźni. Więc ja bym zrobił tak, że już ich nie wpuszczał do Polski. A dlaczego? Jeśli on sobie wyjeżdża, to ja jako kontroler, jako straż graniczna mówię słuchaj panie, My pana zawrócimy, bo pan musi bronić swojej ojczyzny. Nie ma pan wstępu do Polski. Tak długo, jak pana prezydent będzie chciał, żeby pan tam został. Nie ma wstępu. I o to tutaj chodzi. Nawet jeśli oni by z Polski nie wysyłali na Ukrainę, ale wystarczy, żeby zatrzymywali, no to już by to coś dało, nie? bo nie byłoby świeżego napływu. Według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, przygotowanych dla Rzeczpospolitej, od 24 lutego ubiegłego roku do 31 sierpnia tego roku do Polski wjechało blisko, no prawie 3 miliony obywateli w wieku 18-60 lat. No, wyjechało blisko, no, no też prawie tyle. Fajna turystyka, no. 80 tysięcy ukraińskich mężczyzn, jak podaje Rzeczpospolita, w wieku poborowym wjechało do Polski po 24 lutego 2022 roku i wyparowało. Mi się wydaje, że tego jest dużo więcej. Jak Oni często podają te wszystkie cyfry, że to tam 2 miliony, że to milion 800, 000. Nie, bo na moje oko jest tutaj jakieś 7-8 milionów lekko. 7-8 milionów lekko. Jedna osoba mogła przekroczyć granicę nawet kilkaset razy. Zaznacza porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Ale po odjęciu wyjazdów od wjazdów zostaje w Polsce około 80 tysięcy Ukraińców potencjalnie objętych mobilizacją w kraju. Ilu z nich spełniło rzeczywiście wymogi wyłączenia? Nie wiadomo. 80 tysięcy im wychodzi. A poza tym, aż tylu wyjeżdża że to nikt nie zadał sobie nigdy pytanie. Ale o co chodzi? To co oni tak jeżdżą co chwilę, kursują tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem? Tam, no, przecież tam się działania militarne odbywają. Przecież tam jest niebezpiecznie. Pokażcie mi, nie wiem, Syryjczyków, którzy by wracali sobie na święta do Syrii, do Damaszku. Bombardowają, i sobie wracają tam na 2 trzy dni, podlać kwiatki, odebrać y, jakąś tam zapłatę za wynajmowane mieszkanie. No przecież to jest jakiś obłęd, to jest coś nienormalnego. Ukraina ściągnie na wojnę rodaków, którzy uciekli z kraju. To istotna liczba dla Ukrainy, bo te osoby mogły zostać zmobilizowane i zwiększyć szeregi naszych sił zbrojnych, wzmacniając tym samym naszą obronę i bezpieczeństwo, mówi jakiś tam Fedir z Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu. Nie wyklucza, że ukraińska prokuratura na podstawie wytoczonych spraw karnych może ścigać swoich obywateli za granicą. Ja proponuję coś takiego, idziemy sobie chodnikiem, widzimy młodych byczków, zgłaszamy, idziemy na policję, że tego tutaj oni przyjeżdżają, zabierają, wywożą i oni mają, oni mają obowiązek bronić... Twojej ojczyzny, dlaczego ja mówię młodych byczków? No tak się potocznie mówi, że młodzi tam sobie hasają z pipkiem. Część z nich uciekła nielegalnie, przez tak zwaną zieloną granicę. A nad Dnieprem regularnie zatrzymują uczestniczących w procederze pośredników. By ściągnąć takich mężczyzn do kraju, Ukraina musi wydać wobec każdego z nich międzynarodowy list gończy. Jeśli zatrzymamy takiego cudzoziemca na przykład do zwykłej kontroli drogowej... Nasz system, Krajowy System Informacyjny Policji, pokaże, że to osoba ścigana przez prokuraturę z Ukrainy. Ja bym tutaj wpisał wszystkich, te wszystkie pesel wszystkich ich. No co do jednego, od 18 do tam 50 roku życia i tyle. Bo znajdują się tam dane interpolu. Taką osobę zatrzymujemy i informujemy prokuraturę. O tym, czy będzie ona ekstradowana, decyduje polski sąd. Kocha, to jeszcze ktoś musi podjąć decyzję, przecież to jest oczywista oczywistość. Jakie tutaj jeszcze pytania? Z informacji, które Rzeczpospolita otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydała obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy. Przypomnijmy, że w lipcu Narodowe Biuro Antykorupcyjne tam Ukrainy na. Bu, coś tam? Postawiło zarzuty jednej z deputowanych tam Rady Najwyższej. O, to żadna nowość, korupcja, korupcja, to tam jest codziennie jakaś korupcja, tutaj, tego, tam. W LWowie zatrzymano 26-letniego pośrednika, który za 3,5 tysiąca dolarów uczestniczył w przemycie mężczyzn z wieku poborowym przez granicę i próbował przekupić funkcjonariuszkę ukraińskiej Straży Granicznej. Aha, rozumiem, że polskiego funkcjonariusza nie trzeba było nawet przekupić. No bo on to tak idzie od razu na łatwiznę. Na Wołyniu, słuchajcie, mężczyzna został skazany na karę grzywny w wysokości 51 tysięcy hrywien, Równowartość 5600 zł, bo próbował za pieniądze przekroczyć granicę w Odeście. 32-letni mężczyzna ożenił się z 56-letnią niepełnosprawną kobietą po to, by móc towarzyszyć jej podczas wyjazdu do granicy. Aha, czyli jak ktoś komuś towarzyszy, to może wyjechać. To rozumiem, że tutaj muszą mieć swoich towarzyszy, bo nie mogą same egzystować. No Z tego by tak, no, to się tak jakoś w kupy nie trzyma, ale z tego wynika, z tego co oni tutaj piszą. Już koniec artykułu Rzeczpospolitej, który przeczytałem na no, takie są Microsoft, my tam informacje. No moi drodzy, wychodzi na to, że oni niby chcieliby wydalić, ale nie mają kompletnie możliwości. A ja mam takie możliwości, każdy. Z nas, nawet jakiś tam pan Morawiecki ma takie możliwości. Pan Morawiecki gdzieś na przykład sobie do sklepu po bułki, po kiełbaskę i nagle słyszy, tam widzi z piwkiem coś tam się dzieje. No to mówi: Słuchaj, gościu, wzywam policję czy milicję, oni przyjadą, zaraz cię zabiorą i odejdą do twojej kochanej ojczyzny, za którą z pewnością tęsknisz. Mało tego. My nawet kupimy bilet tam. Czyli ty nie będziesz musiał płacić ze swoich pieniędzy, żeby odwiedzić swoją ojczyznę kochaną, a tak na dłuższy czas. Nie na jeden dzień, dwa, podlać kwiatki, wziąć czynsz za mieszkanie wynajmowane, tylko tak na dłużej, no? Tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Bo przecież, jak spacerujemy sobie po polskich ulicach, to jest oboję. To jest po prostu dużo tego. Dużo, dużo, bardzo dużo zalane, to, to już totalnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Napiszę, co o tym sądzicie i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.